Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Tak jak powiedziałem wcześniej, w zeszłym tygodniu będziemy kontynuować serię pytań i odpowiedzi i ja tutaj będę odpowiadał na pytania, które dostałem niedawno na Facebooku, także czytam i lecimy z tematem. Mam tutaj przygotowane aż 5 pytań od Łukasza. Postaram się odpowiedzieć na nie w takiej zwięzłej formie i w jak najprostszy sposób po prostu udzielić dla was odpowiedzi. Pozostańcie ze mną do końca tego nagrania. Dostaniecie tutaj naprawdę mega wartościowy i konkretny przekaz. Pytanie numer 1. Jak radzić sobie z odbiciem lustrzanym otaczającego mnie świata oraz innych osób, jeśli odbicie lustrzane drugiej osoby funkcjonuje na innych zasadach i prawach? Jak żyć z osobą, na której nam zależy lub którą kochamy, jeśli styl podejścia do życia i postrzegania świata tej osoby się różni? Inaczej się widzi problemy, które nie istnieją. Gdzie indziej się widzi się sposób na rozwiązanie spięcia w relacji? Jeżeli chodzi o relacje z innymi ludźmi, jeżeli widzisz, że ktoś inaczej postrzega świat i rzeczywistość, no bo nieważne w jakiej relacji byś nie był w swoim własnym życiu, i tak na to napotkasz. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny mózg, każdy z nas ma inną fizjologię ciała, każdy z nas doświadcza życia w troszeczkę innych barwach, innych kolorach, przechodził przez różne doświadczenia, miał styczność z inną rodziną, innymi uwarunkowaniami, każdy z nas ma inny kolor oczu i w ogóle inaczej filtruje rzeczywistość, tak? Tak czy siak, prędzej czy później na to napotkasz, na odmienność innych ludzi. I tutaj przygotowałem 3 sposoby na to, co możesz zrobić w takiej sytuacji. Przede wszystkim możesz zaakceptować to. Możesz zaakceptować drugą osobę oraz to, że ona inaczej patrzy na świat i wręcz powiem tobie, że prędzej czy później będziesz musiał to zrobić, bo inaczej będziesz się męczył sam ze sobą i będziesz się męczył z innymi ludźmi. Im szybciej nauczysz się akceptować inne osoby i widzieć je takimi, jakie one są, tym lepiej dla ciebie. Możesz również zmienić tą osobę, ale ja tego tak za bardzo nie polecam, bo tutaj włączy się twoje ego, chęć kontroli drugą osobą i będzie to wymagać od ciebie masę siły, masę skupienia i masę wpływu na drugą osobę, aby ją po prostu zmienić. Ale to jest możliwe. Mówię tutaj o zmianie drugiej osoby w przypadku, gdy ty się rozwijasz i masz wiedzę, masz rozwinięty intelekt, zaczynasz rozwijać własną świadomość, a druga osoba się nie rozwija, to możesz w pewien sposób na nią wpłynąć i sprawić, aby ona również zaczęła się rozwijać. Ale z własnego doświadczenia muszę przyznać, że to nie działa. Dla mnie to nie działa z tego względu, że to jest bardzo energochłonne, wymaga bardzo dużej ilości ciężkiej pracy i wysiłku i nie przynosi to takich efektów, jakie byśmy chcieli. Bardzo często włącza się ego, szarpanie, kontrola, bunt. No, muszę przyznać, że no to po prostu nie działa. Chociaż w jakimś stopniu i tak zawsze mamy wpływ na drugą osobę i możemy coś tam zmienić, tak? Ja nie mówię, że tu w 100% nie działa. Na pewno tutaj wyciągniecie coś dla siebie, jakieś wnioski z tego i na pewno mieliście już pewnego rodzaju doświadczenie w tym kierunku. Możesz jeszcze wykorzystać taką relację do rozwoju. Możesz na przykład nauczyć się wchodzić w buty drugiej osoby, nauczyć się patrzeć jej oczami. Możesz nauczyć się reflektować nad samym sobą przez pryzmat tego, co mówi o tobie druga osoba. Możesz nauczyć się kalibracji swojego własnego ego i swojego własnego imidżu z tym, jak postrzegają cię inni ludzie, w taki sposób, żebyś ty i twój własny obraz postrzegania siebie połączył się z tym, jak postrzegają cię inni ludzie. To bardzo mocno wzmacnia samoświadomość i poszerza poziom świadomości i sprawia, że możesz tak jakby rozciągnąć percepcję swojego własnego umysłu i nauczyć się korzystać z inteligencji innych ludzi, ale to wymaga pokory i to wymaga takiego głębokiego przyznania się do tego, że to jak ty widzisz świat niekoniecznie różni się od tego, jak inni postrzegają świat na poziomie wartości, tak? Na tym poziomie, że ty wcale nie widzisz świata lepiej od innych, tak? Wcale nie jesteś ważniejszy od innych ludzi. Bo nam się czasami wydaje, że to jak my postrzegamy siebie, jak oceniamy siebie, to jest dużo ważniejsze od tego, jak oceniają nas inni ludzie. I to jest jeden z elementów narcyzmu oraz błędów poznawczych. No w pewien sposób i tak potrzebujemy dbać o nasze poczucie własnej wartości, ale można również wykorzystać
opinie innych ludzi i ich filtry poznawcze do własnego rozwoju i do tego Was serdecznie namawiam. Pytanie numer 2. Jeśli wyobrażamy, wizualizujemy sobie życie swoich marzeń, używamy prawa przyciągania, a nasze życzenie, marzenie dotyczy relacji międzyludzkich, dotyczy wyobrażenia sobie siebie przy tej osobie w konkretnych sytuacjach, wspólnego spędzania czasu w określony sposób, w ten sam sposób, a druga osoba, na której nam zależy, nie czuje tego. Mija kilka lat, a my dalej wizualizujemy i mówimy na głos, czego pragniemy. W końcu dochodzi do sytuacji, w której zostaje skrytykowany za to, że myślę tylko o sobie i że zdanie tej drugiej osoby nie ma dla nas żadnego znaczenia. A jeśli mówię, jak to, przecież rób co chcesz i jak chcesz, żyj na własnych zasadach, a mi daj żyć na własnych zasadach. Często jesteśmy atakowani za to, co chcemy osiągnąć, jakie decyzje podjąć i tym podobne. No tutaj w sumie nie ma żadnego pytania, jeżeli chodzi o punkt drugi, ale ja tutaj udzielę odpowiedzi. I zadam tobie takie pytanie. Wizualizujesz, tak? Super, komuś się to nie podoba, tak? Ekstra. No i co z tego? Co z tego, że komuś się nie podoba to, że wizualizujesz? To znaczy, że w pewien sposób masz jakiś obraz siebie, który... No co z nim zrobisz? Co takiego sprawia, że to, że ty wizualizujesz, przeszkadza innym ludziom? To znaczy, że musisz w pewien sposób chcieć wpływać na innych ludzi poprzez swoją własną wizualizację. A to znaczy, że chcesz kontrolować innymi ludźmi, dlatego komuś się to nie podoba. No bo na dobrą sprawę przecież na co dzień nikomu nie przeszkadza to, że wizualizujesz. Komuś może przeszkadzać dopiero to, kiedy to, co ty robisz, ma wpływ na tą osobę. Tutaj z kontekstu tej wypowiedzi wynika, że jest to negatywny wpływ. Bardzo możliwe, że coś po prostu chcesz od tej osoby, masz jakieś oczekiwania, projekcje względem tej osoby. No ale już tutaj nie chcę się zagłębiać w to stwierdzenie. Więc podsumuję to tak. Jeżeli wizualizujesz, to zrób tak, żeby ta wizualizacja dotyczyła ciebie w jak największym stopniu i skupiała się na tym, co ty możesz zrobić w swoim własnym życiu. Uważajcie na wizualizacje, które mają zbyt duży wpływ na wasze życie w stopniu negatywnym. To znaczy wizualizacje, które sprawiają, że odlatujecie, wizualizacje, które wam szkodzą i wizualizacje, które zamieniają się w projekcje. Uważajcie na wizualizacje, które prowadzą u was do odrealnienia albo do uzależnień, tak? Unikajcie takiej wizualizacji, bo stracicie grunt pod nogami i stracicie grunt uziemienia. Jeżeli chcecie wizualizować i chcecie być w tym skuteczni, to pamiętajcie, aby to zrównoważyć z waszymi działaniami, z waszymi akcjami, z tym, co robicie, abyście dbali o uziemienie, dbajcie o własne ciało, dbajcie o własne przekonania i dbajcie o uziemienie, tak jak powiedziałem wcześniej, możecie zacząć robić jogę, to wam pomoże. No bo w gruncie rzeczy tutaj nie ma żadnego problemu. To, że ty wizualizujesz, no to przecież nikomu w tym nie przeszkadza. Dopiero to, jaki wpływ ma ta wizualizacja na ciebie oraz wpływ na drugą osobę. Tutaj coś jest nie tak i na tym bym się skupił. Bo bardzo jest możliwe, że chcesz wpłynąć na drugą osobę. Bardzo jest możliwe, że to cię tak absorbuje, że projektujesz swój self-image i idealizujesz ten obraz siebie i doprowadzasz do narcyzmu i sprawiasz, że twoje ja troszeczkę za bardzo obrasta w piórka i na tle innych ludzi po prostu wywyższasz się, tak? Wywyższasz siebie. Tutaj również uważajcie na ten mechanizm. Dobra, lecimy do kolejnego pytania. Pytania z fragmentu, elementu, aspektu tego wideo. Jak to jest z tymi toksycznymi relacjami? Przecież każdy nie jest idealny i każdy prędzej czy później nas zrani, bo w każdym jest trochę dobra i trochę zła. Nie ma ludzi albo dobrych, albo złych. Są ludzie dualni. Jeśli w danym człowieku jest porówno po połowie trochę toksyczności, wampiryzmu, a druga połowa tego człowieka to mnóstwo zalet, począwszy od rozwoju duchowego, inteligencji, wiedzy, świadomości, pracy nad sobą i bycia lepszą wersją siebie, to co wtedy? No jeżeli mamy jakąś osobę, która jest świadoma swojego cienia i jest świadoma swojej dobrej strony, to taka osoba będzie w pełni zintegrowana. Jeżeli wy macie problem z tym, żeby zintegrować w sobie swój własny cień, dla przypomnienia, cień to
to jest aspekt ciebie, aspekt twojej psychiki, której nie akceptujesz, ponieważ nie zgadza się ona z twoim wyobrażeniem ja idealnego. Jeżeli masz cień w sobie, to najprawdopodobniej chcesz być tylko dobry, chcesz być tylko miły, chcesz być tylko idealny i wypierasz się swojej ciemnej strony, czyli tego, że masz w sobie złość, wrogość, tego, że nie jesteś idealny i w gruncie rzeczy masz w sobie coś, co jest społecznie nieakceptowalne i gdybyś to zintegrował w sobie, to boisz się, że stanie ci się krzywda. W gruncie rzeczy jako self, jako świadomość jesteś całością. Masz w sobie porówno dobrych, jak i złych cech. To jest bardzo ważne, abyście to zrozumieli. Aby pomóc sobie zintegrować cień, polecam wam Shadow Ego. Zobaczcie wideo, które robiłem na ten temat. Polecam wam jogę, polecam wam kundalini jogę, bo cienie bardzo często objawiają się w blokadach energetycznych na ciele, na poszczególnych czakramach oraz ustawcie swój umysł i swoją intencję na to, aby wyjść z dualizmu. To znaczy nauczyć się postrzegać rzeczywistość nie w kategorii ekstremalności białe, czarne, ale nauczyć się we wszystkim dostrzegać odcienie szarości i nauczyć się widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest. I to wymaga praktyki duchowej, co najmniej medytacji albo uważności. I tutaj jeszcze podsumowując, no jeżeli widzimy, że jakaś osoba jest w połowie taka i w połowie taka, no to co wtedy? Jak tak jest, to znaczy, że jesteś oświecony. Jeżeli jesteś w całości zintegrowany i masz w sobie połączone wszystkie aspekty ciebie, self, do całości i nie ma w tobie już nic, co doprowadziłoby do, nie wiem, no, do zafałszowania obrazu ciebie samego, to jesteś w obecności czystej jaźni, jesteś oświecony. Lecimy dalej. Pytanie numer 4. Co jeśli intuicja zmienia zdanie? Raz czuję się, że chce się rozstać, a innym razem, że wrócić i żeby nie walczyć. Raz czuję się, że chce się zgodzić na propozycję przeprowadzki do innego miasta, podjęliśmy decyzję, tak, przeprowadzam się i nagle w ostatnim momencie zaczynamy czuć co innego i zmieniamy zdanie, że jednak czujemy, żeby zostać. Jeżeli intuicja zmienia zdanie, to znaczy, że to nie jest intuicja. To znaczy, że to jest ego, lęk lub emocje. Intuicja nie zmienia zdania. Intuicja to jest aspekt ciebie w poziomie świadomości, która jest w stanie postrzegać wszystko razem w jednolitej konsystencji i nie rozdziela, nie fragmentaryzuje rzeczywistości. Aby rozwinąć swoją intuicję, ja również robiłem na ten temat wideo, ale najpotężniejszą techniką do rozwoju intuicji jest po prostu medytacja oraz zaufanie sobie. Dlaczego intuicja nie zmienia zdania? Ponieważ intuicja jest praktycznie wszystkim. Intuicja jest połączona z twoją podświadomością. Intuicja jest związana z nadświadomością. Intuicja łączy w sobie to, co było, to, co będzie oraz to, co jest tu i teraz. Intuicja przekracza logikę i jest w stanie uchwycić pełen obraz ciebie samego w relacji do rzeczywistości naraz i ona nigdy się nie myli. Mam tutaj na myśli czystą, naprawdę mega rozwiniętą intuicję, przy otwartym co najmniej czakramie trzeciego oka oraz korony, bez zniekształceń percepcji, bez iluzji, bez mechanizmów obronnych ego, z podejścia czystego self, czystego spokoju. Intuicja się nigdy nie myli. Jeżeli twoja intuicja jest zmienna, to albo nie jest ona do końca rozwinięta, albo masz w sobie coś niezintegrowane, albo masz w sobie cień, albo się czegoś wypierasz, czegoś się trzymasz, albo masz problemy w komunikacji z innymi ludźmi, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, albo jest to twoja niedojrzałość ego lub, tak jak wspomniałem wcześniej, emocja. Z tego, co wynika z tego, co napisałeś, jest to po prostu niepewność oraz lęk, a lęk i niepewność przekraczamy tylko i wyłącznie przy pomocy odwagi. Także tutaj zostawiam to, po prostu poczekaj, napisz sobie na kartce to, co chcesz zrobić, rozpisz sobie mapę myśli, wszystkie swoje pomysły z tym, co ty chcesz zrobić i zostaw to w spokoju, gdy będziesz gotowy, podejmiesz po prostu decyzję, w chwili, gdy dojrzejesz, dostaniesz takiej klarowności, pojawi się wtedy prawdziwa intuicja, zobaczysz obraz całości i rzeczy same praktycznie zaczną się dziać. Dobra, ostatnie pytanie. Co jeśli podejmiemy decyzję, co chcemy zrobić? Dokonać jaką decyzję podjąć, mimo że staramy się kierować intuicją, przeczuciem, emocjami, a nie racjonalnym myśleniem i analizowaniem, a pomimo tego świat nam utrudnia
lub uniemożliwia dokończenie zaczętej obranej drogi i daje nam co innego, czego zupełnie nie planowaliśmy. Takie życie jest wkurzające, jeśli nie mogę sobie go zaplanować i czuć się panem swojego losu i przeznaczenia. Dochodzi też sytuacja, w której walczy się z przeznaczeniem, bo myśli się, że wie się lepiej. Nikt mi nie będzie mówić, jak mam żyć. Nawet Bóg czy moja własna dusza, zanim się wcieliła w ciało w procesie reinkarnacji. Chcę żyć tu i teraz, a nie żyć mrzonkami, że może jakaś karma z przyszłości czy poprzednich wcieleń uniemożliwia mi życie według własnych zasad. Dobra, co do odpowiedzi na pytanie numer 5, które nie jest w sumie pytaniem, tylko jest marudzeniem. Przede wszystkim przestań marudzić i przestań narzekać, bo to i tak nic nie zmieni. Ale zwróć swoją uwagę, że pisząc ten punkt 5, Łukaszu, wszedłeś w tryb buntownika. To znaczy przełączyłeś się na tryb swojej osobowości, wszedłeś w rolę buntownika, który się po prostu buntuje i ma weltschmerz i coś mu nie pasuje i chce przejąć kontrolę nad wszystkim i inne takie różne rzeczy. Tak ci szybko powiem, to ci w sumie przyspieszy rozwój, tak? To jest troszeczkę takie niedojrzałe podejście jeszcze z twojej strony i zaraz ci powiem dlaczego. Dlatego, bo nie postrzegasz całości rzeczywistości, tylko skupiasz się na sobie, co wynika z tego, że nie masz jeszcze dostatecznie rozwiniętej samoświadomości tego, co możesz zrobić, co powinieneś zrobić, tego, dokąd zmierzasz i jak mógłbyś tam dojść. Potrzebujesz po prostu rozwinąć swoją samoświadomość, potrzebujesz bardziej zgłębić temat, określić ten cel, dokąd chcesz zmierzać, po prostu wykształcić w sobie większą świadomość tego miejsca, w którym jesteś. Wtedy twój tryb buntownika się przekształci. Musisz nabrać pokory, musisz nabrać cierpliwości i wytrwałości w tym, co ty chcesz zrobić. Po prostu. To jest banalnie proste, bo no wiadomo, no ja też mam czasami takie trudne dni, gdy jestem już zmęczony, nie wiem, po tygodniu pracy nad jakimś projektem i potem jeszcze mam podróż gdzieś i myślę sobie, że sobie wtedy odpocznę, czasami okazuje się, że jeszcze mam coś do roboty i wracam i pod koniec tygodnia jestem zmęczony i zdarza mi się trochę pomarudzić, ale na samym końcu i tak śmieję się z tego wszystkiego, bo zdaję sobie sprawę, że to i tak nic nie wnosi do mojego życia, tak? Narzekanie nie jest strategią. Narzekanie nie jest strategią rozwojową. Narzekanie może tobie uświadomić na przykład to, czego ty nie chcesz. Narzekanie może ci uświadomić to, że potrzebujesz wsparcia albo pomocy. Ale takiego wsparcia, nie, że przychodzisz na tryb ofiary, żeby skupiać na sobie uwagę wszystkich ludzi. No z kontekstu tego, co napisałeś, przeszedłeś na tryb buntownika i potrzebujesz rozwinąć w sobie samoświadomość, bo gdy ty będziesz miał klarowną świadomość tego, dokąd ty zmierzasz, co musisz zrobić, aby się tam dostać, jaką cenę musisz zapłacić, konkretnie, konkret, cel, mierzalny, osiągalny w czasie, uziemiony, tak, to wtedy twój umysł przestanie się rozpraszać tymi wszystkimi szczegółami i rzeczami, które nie działają i nagle skoncentrujesz się na tym, co jest dla ciebie ważne. A reszta po prostu straci znaczenie w twoim własnym życiu, no bo jak masz ważniejsze rzeczy do roboty niż marudzenie i narzekanie, no to po prostu idziesz i to robisz, tak? To jest banalnie mega, super, ultra prosta filozofia. Naprawdę, zastanów się, w którym miejscu w swoim życiu jesteś, zastanów się, gdzie chcesz pójść, zastanów się, co musisz zrobić, aby tam pójść, zrób sobie mapę myśli, zreflektuj się nad tym wszystkim i po prostu pójdź. Tutaj możesz wykorzystać właśnie aspekt duchowości, obecności, rozwinąć sobie tą intuicję, uziemić siebie, nabrać pokory oraz wytrwałości i jeżeli naprawdę na czymś ci bardzo, 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 bardzo mocno zależy, to prędzej czy później i tak to dostaniesz. Naprawdę. Potwierdzone info. To tyle, jeżeli chodzi o te nagranie, to tyle, jeżeli chodzi o te wideo. Mam nadzieję, że wniosło ono ogromną ilość wartości do waszego życia. Jeżeli tak było, proszę dać dla mnie łapkę w górę. W sumie możecie mimo wszystko dać łapkę w górę. Napiszcie pozytywny komentarz, pozytywny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka, siema, narapa, tak, mogę sobie jeszcze tak powiedzieć. Mam jeszcze 17 sekund nagrania, zanim wyłączy się kamera, bo jest 20 minut nagrania.
Tak, pozdrawiam was i kocham was i widzimy się za tydzień w Q&A i jutro w kolejnym nagraniu. Tak, buźka.